zwanej Rzeszy Karczyka, żeby się fizycznie nas bać. Absolutnie nie. Pani tu ma tam fizyczne warunki, biosiaki, ja nazywam, no ale jest pani niewiastą, więc raczej fizycznie się nie należało ubawiać. Weszliśmy na salę i widząc mnie idącego pierwsze, ja się w ogóle na wiernych nie rozumiem, pan mnie wybiegł, pan prezes, żeby mnie nie wpuścić. Odwrotnie. Stał w miejscu i tym stał. Nie było widać, że został supem soli, go zamurowało. W związku z tym ja pierwszy pozdrowiłem bodaj Pana Jezusa, powiedziałem, szczęść Boże, będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podszedłem do Pana, wyciągnął rękę. I co ów człowiek robi? Bierze moją rękę, przykręka i całuje. Rozumiecie to? Ja się nadziwić nie mogę. To jest ten sam człowiek, który pisał dzień wcześniej i tego samego dnia do szanownego Pana. Chodzi o dzisiejsze spotkanie w Bydgoszczy. Upominam Ciebie z miłością i po katolicku, byś przestał puszczać w internecie treści, kiedy ksiądz obraża innych księży lub ludzi. To się jest gorszenie. I ten człowiek przyklęka i całuje mnie w rękę. Rozpoznaje we mnie księdza Michała Woźnickiego. Rozumiecie coś takiego? Łapówkę wziął. Ktoś mu przystawił pistolet do głowy. Czy tak ludzie mają? Ty też tak masz? Pani się uśmiecha. Pani coś z tego ma. No to widocznie są tacy. Pan to nazwał po prostu księże target. Tak po prostu nie opłacało się temu człowiekowi.